Przed nami niezwykły tydzień pod względem muzycznym. W niedzielę rozpoczyna się Leszno Barok Plus, festiwal, który pierwszą edycję miał w 2015 roku. No i co roku cieszy się ogromną popularnością. W studiu gościmy Rafała Katomskiego, dyrektora festiwalu. Dzień dobry, witam Państwa. Leszno Barok Plus, czyli muzyka baroku i nie tylko, dlatego właśnie ten plusik w nazwie rozbrzmiewać będzie w różnych zakątkach miasta. Będą koncerty i spektakle w programie i to jest Kościół Ewangelicki przy Paderewskiego, Kościół Świętego Jana, Kościół Świętego Krzyża, Teatr Miejski, MOK i Nowy Rynek. Mhm. Chyba. Zawsze pilnujemy i staramy się, żeby tych przestrzeni wykorzystać jak najwięcej. Powiedziała pani redaktor, że ten plusik jest istotny. Zaczyna być tak w naszym festiwalu, że ten plus jest bardzo ważny. Nie chcę powiedzieć, że barok staje się dodatkiem do reszty, ale rzeczywiście ta różnorodność gatunkowa jest naszym celem, żeby festiwal był mieszał gatunki, żeby pokazywał muzykę różnych epok, żeby pokazywał pewną konsekwencję artystyczną, jaka wynika z rozwoju też muzyki i dlatego gramy od muzyki średniowiecznej przez muzykę barokową, muzykę romantyczną, po muzykę współczesną, muzykę folkową, bo też nie zabraknie folku w tym roku. Na scenie Teatru Miejskiego znakomity zespół Kwadrofonik i jeden chyba z najbardziej renomowanych, najbardziej znanych śpiewaków ludowych w Polsce, Adam Struk. To rekwiem ludowe. Rekwiem ludowym, w poniedziałek. Tak. Ale festiwal rozpoczyna się w niedzielę, wtedy inauguracja. Dwa koncerty o 18 i 20:30. Olga Śrubkowa, czeska skrzypaczka i węgierska kapela Szawaria. Kapela Szawaria, tak. Piękne, bo zaczynamy od takiej małej rzeczy, czyli jakby chcemy, żeby to napięcie się potęgowało. Olga Śrubkowa to jest bardzo młoda, zdolna czeska skrzypaczka. Przyjeżdża do nas z Hiszpanii. Rzeczywiście jest już coraz częściej zapraszana na sceny koncertowe na całym świecie. Ostatnio odniosła duże sukcesy w Chinach, dostała nagrody na kilku konkursach. I ona będzie z recitalem takim niedużym, w tej niedużej, pięknej przestrzeni. Zawsze żałuję, że ta przestrzeń nie może zmieścić może jeszcze raz tyle osób. Bo ten koncert w Kościele Ewangelickim. Tak, tam właśnie. Około 100 osób jest już ciasno, no ale zaczniemy od takiego uderzenia, no nie nazbyt dużego, a później będziemy to wszystko potęgować. Rzeczywiście kapela Szawaria to jest taki zespół, można powiedzieć, dla słuchaczy muzyki barokowej sentymentalny, dlatego że to jest jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej, jeden z pierwszych zespołów barokowych, który powstał w 80-tych latach w Szombateli. I to też jest miłe, bo Leszno, z tego co wiem, ma teraz kontakty z miastami węgierskimi, z partnerami węgierskimi, więc to wszystko też jakoś uzupełnia te prace w Trójkącie Wyszehradzkim, Czechy, Węgry, Polska, więc ten pierwszy dzień mamy taki wyszehradzki, bo czeska skrzypaczka i węgierski zespół barokowy w Kościele Świętego Jana. W poniedziałek już wspominaliśmy rekwiem ludowe w wykonaniu Adama Struga i zespołu Kwadrofonik, to w teatrze o 20:30. Nie, to... O 18:00, tak. A o 20:30 wybitny pianista Lukas Geniuszas. Świetny pianista. A w programie między innymi Chopin. Chopin, tak. No, Lukas Geniuszas dostał drugą nagrodę na konkursie chopinowskim w 2010 roku. Virtuos to rzeczywiście jest pianista, który gra z wielkim polotem, rozmachem. Myślę, że taki bardzo festiwalowy, bo takich pianistów publiczność kocha, także myślę, że rozgrzeje publiczność mimo dość późnej pory koncertu. Po przerwie zaprezentuje też utwory swoje Desiatnikowa, takiego kompozytora ukraińskiego, który jest też jego przyjacielem. On propaguje twórczość tego kompozytora w Europie. Geniuszas, jeśli spojrzy się na jego stronę, to jest rzeczywiście pianista bardzo mocno koncertujący. Tuż przed naszymi koncertami będzie grał we Francji, będzie grał na takim słynnym festiwalu Rock d'Anteron, będzie grał później, gra też w Japonii, a jesienią wystąpi w Filharmonii Narodowej w Warszawie, natomiast wcześniej będzie w Lesznie w tym roku. No właśnie, na trasie też miłe, światowej Leszno. Tak, że na światowej trasie Leszno jest u niego wysoko, ale myślę, że będzie ten koncert dobrze pamiętał, bo zawsze artyści od nas wyjeżdżają z pięknymi wrażeniami o mieście i o festiwalu. Będą też podczas tego festiwalu takie trzy projekty specjalne, wyczytałam, które będą miały tutaj na Festiwalu Leszczyńskim swoją premierę. Zaśpiewać Brechta z dyrygent Agnieszką Nagórką oraz aktorami Hanną Śleszyńską i Bartoszem Bandurą, Don Juan z aktorami Warszawskiego Centrum Pantomimy oraz Handel XXI wieku. Handel 21. Z
Nikolą Kołodziejczyk, z Julią Sawicką, jazzową wokalistką zresztą z Leszna, i kontratenorem Michałem Sławeckim. No tak, bo gdzieś nasz festiwal wyspecjalizował się w tym, po pierwsze, że debiutują u nas artyści, którzy wcześniej nie grali w Polsce. Tak dwa lata temu było z kwartetem z Berlina Vision String Quartet. Tak w zeszłym roku było z rosyjską pianistką Jekateriną Dzierżawiną. I w tym roku przyjeżdża też znakomity rosyjski pianista, kompozytor, w ogóle wyjątkowy, bo to jest taki człowiek mieszkający między Stanami a Rosją, Anton Batagow. To 28 sierpnia o godzinie 22, taki nocny, bardzo mistyczny, można powiedzieć wręcz, koncert. Natomiast projekty, o których pani wspomniała, są specjalnie rzeczywiście stworzone na festiwal. Pierwszy jest o tyle niezwykły, że no, muzyka Kurta Weila i znakomite teksty Bertolta Brechta, to jest taka mieszanka bardzo teatralna i to będzie właściwie tak naprawdę nie koncert, tylko bardziej spektakl zaśpiewany. Świetna Agnieszka Nagórka, która bardzo dobrze czuje muzykę Weila, i co ciekawe, Paweł Pochwała, który wyreżyseruje ten spektakl, znany telewizyjny prezenter, dziennikarz, ale z wykształcenia reżyser teatralny, mój współpracownik tak na co dzień, i zresztą dwa lata temu namówiłem go, żeby zaczął wracać trochę do teatru, i myślę, że teraz powoli może pokazać, na czym to polega, i mam nadzieję, że to będzie bardzo interesujący spektakl. Druga rzecz to pantomima Don Juan do muzyki Glucka z muzyką na żywo. Zresztą to Leszczyniak również będzie prowadził ten zespół, Radosław Kamieniarz, świetny skrzypek. Mhm. Natomiast na scenie zespół Warszawskiego Centrum Pantomimy z Bartłomiejem Ostapczukiem. To chyba jest najlepszy dzisiaj zespół w sztuce mimu w Polsce. Może zbyt mało znany w Polsce, ale bardzo dobrze znany na zachodzie Europy. No i trzeci projekt, uważam, że zupełnie niezwykły, bo to jest jakby przearanżowanie muzyki Händla na XXI wiek bez użycia instrumentów smyczkowych, z instrumentarium, można powiedzieć, jazzowo-folkowym. Będziemy na scenie widzieli niezwykłe bębny, będziemy widzieli instrumenty dęte drewniane, będziemy widzieli hang dramy, będziemy widzieli perkusję. Nikola Kołodziejczyk, to też jest duże nazwisko w muzyce jazzowej, świetny aranżer, no i rzeczywiście dwa głosy zestawione, takie, które się właściwie nawzajem nie spotykają na co dzień, bo Michał Sławecki, znany już z naszego festiwalu, kontratenor, który śpiewa Händla na co dzień, można powiedzieć, ma go w repertuarze operowym, a Julia Sawicka jest, kojarzy się jednoznacznie z jazzem, i tutaj te dwa głosy zestawione, myślę, że powinny dać bardzo ciekawy efekt. To będzie koncert w ogóle nagrywany, bo powstaje też płyta, i myślę, że bardzo interesująca propozycja na koniec festiwalu, bo to już na sam koniec 1 września, tak, o godzinie 20. Natomiast Brecht w piątek 20, o 22. 30 sierpnia, tak. O 22, późno. W czwartek będzie poświęcony teatrowi dwa spektakle. Jeden z nich w przestrzeni ulicznej, to będzie na Nowym Rynku, Teatr Snów Remus, czyli opowieść o kaszubskim wędrowcu. Ja tak zachęcam, niedawno z Kaszub wróciłam. No właśnie. To, pomnik Remusa widziałam. To jest pani redaktor na pewno najlepszą ambasadorką Kaszub dzisiaj, bo to piękny region. Tak. I ta cząstka Kaszub trafi do Leszna. Miejmy nadzieję, że będzie dobra pogoda i ten wieczór będzie magiczny. Natomiast dwie godziny wcześniej, czy trzy godziny wcześniej na scenie, tak trzy, bo o 18 na scenie Teatru Miejskiego spektakl Teatru Akt, który jest już znany leszczyńskim widzom Leszczyńskiego Festiwalu, publiczności ze spektakli ulicznych, a tym razem ze spektaklem Kwiaty z ławy, druk po poezji Charlesa Baudelaire'a. To jest spektakl oczywiście też bez słów, oczywiście też w stylistyce Teatru Akt, ale mniej fajerwerkowy, bardziej taki refleksyjny, głęboki. Myślę, że też się spodoba, bo to jest bardzo ciekawa propozycja teatralna. I jeszcze o dwóch rzeczach powiedzmy. W sobotę Orkiestra Kameralna Polskiego Radia w MOK-u Amadeus z Agnieszką Duczmal. Reklamować nie trzeba, bo tak, to jest zespół słynny, tak, znany, prawda, i taki ambasador właściwie kultury wielkopolskiej w całej Europie, na całym świecie. A w piątek kapela 1547 Kameralnie, czyli orkiestra, która powstała specjalnie na ten festiwal. Ona dwa razy wystąpi. Kameralny skład z Bachem w Kościele Świętego Krzyża, w tej też niezwykłej przestrzeni. A drugi raz 31 sierpnia, towarzysząc solistom w wykonaniu pierwszej na festiwalu opery, bo to w naszej historii po raz pierwszy, będziemy grali krótką, jednoaktową operę Pergolesiego La Serva Padrona, Służąca Panią. I tam Dawid Biwo i Ingrida Gapowa, świetni soliści,
którym towarzyszyć będzie kapela 1547 pod kierunkiem Dominiki Małeckiej. I myślę, że to też jest bardzo ciekawa propozycja, już taka czysto barokowa dla tych miłośników muzyki barokowej, których przecież również na festiwalu nie brakuje. Bardzo bogaty program, bardzo wyjątkowy tydzień. Już od niedzieli do niedzieli zapraszamy mnóstwo koncertów. Ten cały program możecie Państwo zobaczyć i w portalu lk.pl i na stronie właśnie tak, festiwalu. Leszabarok.pl, tak, dokładnie. I tam zachęcamy, no i oczywiście zapraszamy. Zapraszamy serdecznie, to będzie naprawdę niezwykły tydzień, więc czekamy na Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.